ten odcinek to będzie wstęp do nowego cyklu vlogów, filmów, wideo, które będą poświęcone odchudzaniu. Ja generalnie od chyba 10 lat walczę z nadwagą. Każdego roku postanawiam, że w tym roku to już na pewno zrzucę. Kupuję różne diety, motywuję się, karnecik na siłownię, nie? To jest oczywiście podstawa. No i jeden miesiąc, drugi miesiąc coś tam działam. Efekt jest nawet niekiedy fajny. Czasami się uda zrzucić parę kilo. Raz mi się nawet udało zrzucić chyba 20 kg. No ale potem się pojawia efekt jojo. Ta przyjemność trwa około miesiąca, dwóch, maksymalnie trzech miesięcy. Efekty są świetne, ale no bo wiadomo, odechciewa się, jeździ na tą siłownię, stosować diety, jest masę pokus. Przerywam to, pojawia się efekt jojo, kilogramy wracają, oczywiście z nawiązką, aż do następnego roku, kiedy na nowo postanawiam wziąć się za siebie. Generalnie podstawowym problemem, jaki zauważyłem u siebie, to jest brak działania, brak konkretnego planu. Nie mam pomysłu na to, nie mam żadnego planu, nie wiem, co chcę do końca zrobić, wiem tylko, że chcę zrzucić plus minus jakieś tam kilogramy i ta liczba w moim przypadku tak duża i tak odległa jest nierealna. Na początku, jak wiadomo, człowiek traci tam jakąś zbędną wodę, jakieś tam pierwsze kilogramy, wszystko leci super w dół, ale przychodzi taki moment, w którym, nie wiem, w ciągu miesiąca można schudnąć kilogram. No i to już jest, człowiek się traci motywację, ja przynajmniej tracę motywację, zaprzestaję wszystkich moich treningów. Jak to zmienić? Przede wszystkim chyba według mnie odpowiedni plan. Jest taki fajny cytat z Alicji w Krainie Czarów, jeden z moich ulubionych właśnie odnośnie drogi, odnośnie celu. Alicja, spotykając Scotta, zapytała się, którą drogę ma wybrać. Odparł, a skąd chcesz dojść? Nie wiem, gdzieś idę. No to nieważne, którą drogę wybierzesz, jak wystarczająco długo tam będziesz szła, na pewno tam dojdziesz. Jeżeli nie mamy celu, to sami nie wiemy, dokąd idziemy. I tu jest właśnie główny problem naszego działania. Działamy bez celu, działamy na chwilę, czymś się podniecamy, coś nas interesuje, ale tak naprawdę nie wiemy, po co to robimy i dlaczego. Ja właśnie te ileś tam razy, chcąc się odchudzić, miałem właśnie taki plan, że zrzucę te zbędne kilogramy i opiszę tą historię dla innych osób z podobnymi problemami, że ta historyjka może im pomoże, będzie im łatwiej, ale doszedłem do wniosku, że chyba nic tak nie motywuje i nie wspiera innych ludzi, jak po prostu otwarcie się i pokazanie swojego życia. Stąd właśnie kręcę te filmy. Dokładnie z tego, co robię, czasami z tego, co jem, jak trenuję, jakich porad szukam. Będę się z tymi wszystkimi informacjami z wami dzielił. Może później pojawią się jakieś live'y z jakiegoś treningu, będziemy sobie rozmawiać. Jeżeli będzie nas większa grupa osób, to oczywiście włączymy jakąś grupę na Facebooku, żebyśmy się mogli wspierać, bo uwierzcie mi, że dobrze wiem i rozumiem też wasz problem, że często nawet boicie się wyjść do ludzi, no bo każdy na was patrzy jak na świra. Ja na przykład z tym walczę, również nawet kupując dziecku batonika i stojąc w kasie, nawet kasjerka patrzy na mnie jak na potwora, który chce nie wiem co pożreć. I co z tym batonikiem zrobić, bo przecież jak można tak wyglądać i kupować batonika, nie? No, znam ten problem bardzo dobrze, więc chcę wam pokazać, że się da, że małymi krokami można osiągnąć wiele, tylko trzeba robić to systematycznie. Ten kanał, mam nadzieję, pomoże i wam, i mi. Mi przede wszystkim dlatego, że no będę musiał być systematyczny, nie? Żeby tu wam coś sensownego nagrać, no i pokazać, że się właśnie da. Dzisiaj jestem na jednym z moich pierwszych treningów od dłuższego czasu, czyli zgodnie z jakimiś tam zaleceniami. Zacząłem od treningów na świeżym powietrzu. Nie będę oczywiście dzisiaj przynudzał, o tym nagram może
jutro rano, jak będzie ładna pogoda, nagram jakiś fajny filmik. Coś o tych spacerach opowiem. Ja na razie od tego zaczynam. Później może się włączy jakaś siłownia. Tak, tak, siłownia to jest następne miejsce. Kasa w Biedrze i Batonik. Bo przecież na siłownię wchodzący gość taki jak ja, to każe się też patrzy jak na stwora. Po co on tu w ogóle przyszedł, nie? Psuje jakiś, nie wiem, luk tej siłowni. Ale przecież tak naprawdę to siłownia powinna być dla osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu. Potrenować, zrzucić. I przede wszystkim takie osoby powinno się wspierać, a nie na przykład dołować. Tyle tytułem wstępu na dzisiaj. Jutro oczywiście wrzucę dla Was kolejny filmik. Już konkretnie z tego mojego, powiedzmy, spaceru, treningu, coś Wam powiem. No i taki cykl na moim kanale uruchamiam. Mam nadzieję, że będzie dla Was pomocny. I co? Wspierajmy się, motywujmy, róbmy coś ze swoim życiem. Żyjemy tylko raz, nie? I trzeba być szczęśliwym. Trzymajcie się, hej, cześć!